Dzień dobry, kochani. Dzień następny. Właśnie otworzyłam swoją przesyłkę PCA Skin. Dokładnie to się nazywa. Pigment Bar. I jest to... Czekajcie, tutaj otworzę może tak bardziej. O, jest właśnie taki produkt, którego wieczorem można używać do mycia buzi. To nie jest nic do makijażu. Zapach ma dziwny. Chyba, nie wiem... Mam nadzieję, że nie będzie się utrzymywał na skórze. Taki trochę dziwny, taki... Nie wiem, muszę przetestować na skórze. I tutaj do tego doprowadzą takie dwie śmieszne gąbki, ale widziałam, że jak to się namoczy, to naprawdę fajnie to... fajnie to puchnie. A jak będę używała, to Wam może wieczorem pokażę. Więc to trzeba dać pod wodę i właśnie zebrać niewielką ilość, wmasować w buzi tak właśnie... Ja wiecie, jak się buzię myje. I na 2 minuty zostawić. I podobno to jest sztos. Jestem w ciężkim szoku i niedowierzaniu, że jest nawet w instrukcji po polsku. Także tutaj Wam pokażę. Gdy ktoś był zainteresowany, mogę też podlinkować w opisie na dole. Także będę testowała. Bo jakby, jeśli chodzi o moją skórę, no to takie plamy pigmentacyjne gdzieś mi wyskakują raz na jakiś czas. A podobno to jest petarda, także dam Wam znać, 45 funtów to kosztuje, ale podobno jest to tak wydajne, że wystarczy na 2 lata. Dzień dobry, dzień następny tak naprawdę. Chcę Wam pokazać pomysł na obiad. To jest coś, co myślałam, że będę miała na 3 dni, ale podejrzewam, że będzie to jedzono na obiad i kolację, więc raczej na 2 dni, chociaż nie, zobaczymy. I jest taki mój przepis na właśnie żeberk, na sos z żeberkami, więc jak ktoś nie chce patrzeć na mięso, to nikt nie patrzy, tylko tak mówię, ostrzegam. W razie czego, także już się odwrócimy. Tutaj mam już gotowane ziemniaki. Najlepsze takie małe ziemniaczki są moim zdaniem w Aldim, więc specjalnie do Aldiego pojechaliśmy jeszcze po kilka paczek ziemniaków. No i tutaj mamy sos. Ładnie to raczej nie wygląda, ale w smaku jest obłędne. Ja tutaj miałam około 1,5 kilo, nawet więcej żeberek z taką dużą ilością mięsa, nie że wiecie, pociąłam z wagi ze samą kość. I ja robię tak, że pierw właśnie biorę żeberka, porcjuję i przez noc marnuję w ulubionych przyprawach. Teraz marnowałam w papryce wędzonej i w wegecie. I podsmażyłam właśnie przez kilka minut na takiej naprawdę rozgrzanej patelni z odrobiną oleju właśnie kawałki mięsa. Poobracałam z każdej strony, wrzuciłam do garnka i tutaj wrzuciłam 2 ogromne paczki pieczarek. Myślę, że tutaj ponad kilogram pieczarek brązowych był i to muszą być te z napisem chestnut. One są o wiele bardziej aromatyczne, mają więcej smaku i te pieczarki właśnie poddusiłam z 2 dużymi białymi cebulami i wrzuciłam w to jeszcze właśnie liścia lerowego bobka, w sensie ziele angielskie i tutaj jest jeszcze cała paczka wrzucona suszonych grzybów, borowików i już tak bardzo nie widać, bo to wszystko tak się trochę już porozpuszczało, ale jest tutaj jeszcze cały pęczek koperku. No ja to przyprawiłam właśnie dopiero niedawno, tak naprawdę z solą i pieprzem. I to już tutaj się gotuje jakieś 3 godziny na takim małym ogniu. Może nie aż takim małym, jak teraz, bo już nie chciałam, żeby za bardzo bulkało. Ale myślę, że przez 2 godziny się to podgotuje. Może doleję trochę wody. Na początku wody było o wiele więcej, jak widać, więc coś po prostu redukuje pod pokrywką. Więc to był mój pomysł na obiad. Dobra. Godzina 16. Jeszcze chwilę i będzie ciemno. Na pewno to wrzucę przed weekendem. Pamiętajcie, że teraz zmieniamy zegarki. W sensie śpimy godziny dłużej, ale też szybciej się ciemno robi. Mam świeczkę nową, którą chcę Wam pokazać. Woodland Road Trip z Yankee. I powiem Wam, że taka typowa jesienna świeczka. Czuć w niej coś takiego właśnie już chłodnego i zimowego. Jest też trochę męska. Postaram się gdzieś tutaj znaleźć opis zapachu i Wam podniosę w opisie na dole, bo ciężko jest mi ją, nie powiem, że ona jest słodka, czy że ona jest otulająca, ona na pewno nie jest jak Autumn Glow. Była jakaś podobna świeczka
jakby coś z tej kategorii, z tym właśnie takim księżycem, taka właśnie czarna świeca, co była. Była też chyba, jak jest też chyba w podobnym vibe, jak ta taka z kokosem, coś tam, wieczorne noce, coś tam z kokosem, też taka czarna świeca była. I była bardzo podobna właśnie Autumn Rain, czy coś takiego, więc jakby kiedy wącham, to czuję taki właśnie spacer jesienny, bo coś też, tak jakby nie wiem, mokre liście tutaj są w tym zapachu, ciekawy. Trochę męski, tak bym określiła. Męski, ciekawy, jesienny, chłodny, wyrazisty, ma tutaj nic słodkiego, ale jest też taki trochę, żeby mroźny. Jak go wącham, to też czuję coś takiego mroźnego. Nie wiem, bardzo, bardzo ciekawy zapach. Tutaj są powinny być jakieś, czekajcie. Tutaj są powinny być jakieś napisy z określeniem tego zapachu. No powiem wam, że już w pełnej cenie 24,99 kosztują. Ale jakoś tak właśnie byłam w sklepie i mówię, chcę nową świeczkę. Optum Glow całą wypaliłam. Tam mam jakąś jedną, co kupiłam jeszcze w zeszłym roku. Te takie pomarańcze nadziewane goździkami. I to jest świeczka, którą ja już znam od 3 lat. Ale w zeszłym roku jakoś nie mogłam jej wypalić. Teraz ostatnio próbowałam i mówię, coś mi w gardle siedzi. I mam taką... jedno chyba lawendowe lody i ona jest dla mnie typowa taka letnia. Tam mam jeszcze taką kokosową, ona jest taka świeża, jakąś mam mango, a chciałam coś takiego właśnie bardziej jak już pod ten klimat, więc testuję tą. Dam też taką wam wskazówkę, że kupujecie właśnie taką nową świecę, nadajecie na prezent czy dla siebie, to zanim odpalicie, to na noc dajecie ją tak do góry nogami, żeby właśnie jakby cały ten zapach, ta esencja była na dole, bo często jest tak, że świece stoją długo, no to jakby ten zapach tak bardziej w dół schodzi i największa intensywność zapachu jest przy końcówce palenia, a nie od początku, więc taki mój protip. Nie wiem, dajcie znać, czy znacie ten zapach, czy znacie ten zapach i czy lubicie. Ja bardzo chciałam kupić tą pecan pie, ale nie było jej. Ona i tak samo nie. Dwa zapachy, jeśli chodzi o takie zapachy na siebie, a nie do domu. To też wam pokazywałam na Instagramie, no to już widzę, zużycie lekkie. To jest Tiffany and Love, to jest ta wersja jakby dla niej. Mam też wersję męską, którą kupiłam Andrzejowi jakiś czas temu. No powiem wam, że to szybko zejdzie. Tutaj jest jakby taka fajna mgiełka, bo jest taka, czy to będzie widać, jakby lekka, mocno rozproszona, ale też mam wrażenie właśnie, że się dosyć dużo wyrzuca z niej i ja wam już tutaj powiem, jakie są nuty zapachowe, bo może to kogoś interesować, ale ogólnie dla mnie jest to zapach taki świeży, elegancki, ale też trochę cytrusowy, no tak, trochę cytrusowy. Przeczytam wam nuty, bo tutaj ostatnio sobie właśnie, co jest z tym telefonem dzisiaj? Robiłam sobie ostatnio właśnie zrzuty z Fragrantiki, żeby wam wrzucić takiego posta właśnie, jak to pachnie, bo jak pokazałam na poście, to dużo osób pytało i już wam powiem. Główne akordy: cytrusowy, świeży, korzenny, aromatyczny, drzewny, zielony, białe kwiaty i to jest właśnie ta strona Fragrantika i tam macie bardzo fajnie rozbite te zapachy i przerwy. Nuty głowy: grejpfrut i bazylia, nuty serca: neoli, nuty bazy: cedr, wetywerian i sekwoja. Także jest taki świeży, przede wszystkim świeży, właśnie czuć trochę tego cytrusa tutaj, więc fajny zapach. I ja już naprawdę od dłuższego czasu gdzieś przy nim się kręciłam, przy nim chodziłam i ja tutaj sobie kupiłam 50, 30 chyba też są. Przychodzą ogólnie te perfumy zapakowane jakby w taką tubę, jak te perfumy z Louisa, co kiedyś pokazywałam, nie wiem czy pokazywałam wam właśnie w styczniu jakoś to było, nie, w grudniu zeszłym roku Andrzejowi kupiłam właśnie ten zapach, jeszcze go gdzieś tam trochę ma, już, ale już kończy, już ma tak naprawdę na wydaniu, więc to nie jest zamiast taki typowy jesienny zapach, bo właśnie taki bardziej świeży, taki na lato czy na wiosnę i dla wieku, ja też lubię dla wieku określić zapach. Patrzę na moją skórę, no całkiem dobrze wygląda. Ostatnio wam mówiłam, to w sumie było chyba ponad tydzień temu, mówiłam właśnie na tym zabiegu z witaminą C, na tych takich mikroigłach, ale to jest zapach dla mnie, też dla młodszej dziewczyny. Nie powiedziałam, że on jest dla dojrzałej, starszej kobiety i wieczorowy, raczej taki letni, dzienny, świeży, też dla młodszej dziewczyny. Ale ta wersja męska, właśnie to samo tylko pisze, że for him, chyba tak? No to jest obłęd. Ja to po prostu, Andrzej się tym popsika, to mówię, ale pięknie pachniesz.
Także uwielbiam. I drugi zapach, który sobie kupiłam, czekajcie, już tutaj muszę tylko właśnie wejść na opis zapachu. To jest zapach, który ja już znam od wielu, wielu lat. Fragrantica. Jest też polska, jest też angielska. Jest. Już Wam powiem, bo myślę, że takie mówienie... O, tak właśnie myślałam. Jaka spiesza nuta. To jest Bon Bon Victor & Rolf i to jest zapach, który absolutnie uwielbiam i który dla mnie też jest taki właśnie z tej kategorii świeży, więc, czy się nie świeżych, słodkich. Lubicie takie naprawdę słodkie zapachy, ale to nie jest takie przymulająco słodkie dla mnie, żeby mi było, potem boli głowa, tylko to jest naprawdę takie, takie słodkie, takie przyjemne. Nie wiem jak się to powiedzieć. No na pewno wiek, podobna jakby grupa odbiorców. Zapach taki na pewno to nie jest do biura. To nie jest do biura, to nie jest eleganckie. Dobra, i teraz tak, jak bym określiła ten zapach? W tle zabawka. Jak komuś przeszkadza, to tylko ostrzegam. Zapach taki dla mnie na randkę, na wyjście, ale nie jest ciężki, jest właśnie słodki, jest dziewczęcy, jest kobiecy. Myślę, że jak nie są dojrzałe kobiety, to nie wiem, czy takie zapachy wybierają. Chociaż to jest, wiadomo, zapach to jest kwestia gustu, co kto lubi. Na pewno nie jest to zapach do biura, na pewno nie, ale to na przykład kojarzyłbym się z, nie wiem, ze ślubem, nie wiem, no jest przyjemny na pewno. I też właśnie miałam chyba kupon na 5 punktów zniżki na Filmik i też miałam jakiś kod, że tam chyba 18% zniżki wchodziło, więc się opłacało, bo tam dosyć dużo jakby zaoszczędziłam i tutaj też sobie wzięłam 50 chyba. Tak, i to jest Eau de Parfum, a to jest, gdzie to jest napisane, a to też jest Eau de Parfum i tutaj pisze tak, główne akordy, karmelowy, słodki, cytrusowy, owocowy, biały kwiaty, drzewny, ambrowy, pudrowy, pudrowy to ja bym w ogóle nie powiedziała, że on jest. I tutaj jak mamy opis, jest tak, nuty głowy, brzoskwinia, mandarynka, pomarańcza, nuty serca, karmel, kwiat, pomarańczy i jaśmin, nuty bazy, bursztyn, drzewo sandałowe, drzewo gwajakowe i cedr. Dla mnie to przede wszystkim pachnie jak karmel. Jak karmel, brzoskwinia i mandarynka? Dla mnie nie, dla mnie przede wszystkim karmel. Karmel, znaczy właśnie słodkie, ale nie przymulające. Więc to moje dwa nowe zapachy, w sensie ten już znam, nie wiem, od 7 lat, może nawet od dawna, pamiętam, że chyba nawet jeszcze jak bloga pisałam, żeby nawet na YouTubie mnie nie było, to już używam tego zapachu, także tutaj dwa razy wystarczy i ja naprawdę je czuję. Uwielbiam. I też dla mnie one są takie, no tyle są słodkie, że też są już takie właśnie jesienne. Na lato mogą być znowu zbyt słodkie. Ale to czasem humor, zapach wybieram do humoru. I tutaj zdjęłam naklejkę, więc mogę Wam pokazać. Gdzie to widać? O, tutaj widać. Małe zamówienie od Charlotte mi przyszło. Okej. I tutaj już Wam pokażę, co sobie zamówiłam. O, parę... Parę rzeczy. Jak mówię, co to jest? Jakaś paletka, a zapomniałam, że zamówiłam róż. W końcu, po latach korzystania właśnie z produktów od Charlotte, zamówiłam sobie róż właśnie w tym klasycznym odcieniu Pillow Talk. Mówię klasycznym, bo widziałam, że jest jeszcze opcja medium. I tutaj opakowanie jest takie ciemniejsze, ale ta sama kasetka co pudry. I ja też to powtarzam, że opakowania są turbo, tandetne, plastikowe, tanie. No takie bardzo niskie, jeśli chodzi o jakość. A produkt sam w sobie wygląda w środku tak. Jeśli chodzi o podtony, to myślę, że są bardzo neutralne. Czekajcie, może przyniosę koło temperatury skóry i sobie to razem sprawdzimy. Bo się wiecie, jak mówię, że na oko to chłop umarł. Bo za każdym razem mówię, że to ma już jest też takie trochę już... Udało się. Zaorane, bo w szufladzie gdzieś tam na dnie leży, ale czekajcie, przy ciepłej stronie, przy zimnej, no powiem, że tu i tu dobrze będzie wyglądało, dlatego myślę, że to jest też taki przez wiele osób
róż uznawany za taki uniwersalny. Mhm. Powiedziałabym, że to jest coś takiego a la jak bardzo jasna wersja. Chociaż nie, na słoczu to jeszcze inaczej wygląda. Nie, nie będę nic mówiła, jak to wygląda, jak nie wygląda, to trzeba dać na policzek i wtedy będę Wam mogła powiedzieć. Wziąłam kredkę, bo była mi bardzo ciekawa, a też zawsze przy analizie polecam Wam beżową kredkę na linię wodną z Rimmela, tą 005 Nude serii Scandalize. Ale ja wiem, że są miejsca, gdzie ta kredka jest niedostępna. Ja przez Ania, jaka alternatywa? No i mówię, no dobra, zamówię tą Charlotte i to jest właśnie dwustronna kredka. I ona się nazywa The Super Nude Liner Duo. O! I tutaj sobie możemy zrobić swatche. Co jest? Ciężko się... Nie, sobie paznokcie połamać. Dobra, to mam... To ja tylko! Mam z jednej strony brąz, który jest taki właśnie bardzo... Czekajcie, może tak wam zrobię swatche. Jest taki bardzo ładny, przygaszony. Taki właśnie jak palona kawa, bym określiła. Czyli coś fajnego na co dzień, zamiast czorna. Oczywiście najlepsze to byłaby kolorowa, nawet... Co jest? Jest tak wciśnięte. Czekaj, Maniek, żebyś tego nie pogryzł. Ja wiem, że ty lubisz kraść moje rzeczy, a później ja to znajduję pogryzione. Przecież do tego zębami gryzła. No kto to pakował do jasnej anielki? Nie, czy ja jestem głupia? Czy to jest tak wciśnięte? No ta po prostu odchodzi tu bez problemu w stronę. A tu? No jaka cholera to pakowała? Nie otworzę teraz tego. Nie mam nawet wszystkich pokremowanych rąk, a... Czekajcie, tak? O, stół. Co za... Dziad! No zaraz stół porysuję. Zanim to otworzę. Naprawdę, jest tak wciśnięte, to się kręci, także nie dam rady teraz. Przy następnej okazji musiałam prosić Andrzeja, żeby dał radę, żeby to mi otworzył. I patrzcie, tutaj była super sprawa, bo można było sobie wybrać dwie miniaturki. Czyli mam tu dwie próbki i akurat były tusze do rzęs, więc mówię, biorę te tusze, bo to jest super rzecz na wyjazdy, wiadomo. Ja miałam tą właśnie Pillow Talk i to była taka przeciętna, taka ok, nic szczególnego. Tą chyba miałam miniaturkę, ale w sumie nawet nie pamiętam, czy ja ją zużyłam, czy ja ją komuś dałam. Ale tak naprawdę, może wam pokażę, jak wyglądają te szczoteczki. To jest ta Push Up Lashes. O, to jest bardzo ciekawe, taka jak ja lubię. Bo jest taka jak L'Oreal Telescopic szczoteczka. Ja tak naprawdę, jak mam zrobioną laminację, czy laminację, mam lifting rzęs zrobiony, to mnie każdy już dobrze wygląda, bo moje rzęsy są same z siebie długie i ja tylko potrzebuję je po prostu podkreślić, bo same z siebie są dosyć jasne, chociaż teraz tak naprawdę nie mam żadnego makijażu, nic. I patrzę na wprost, te rzęsy i tak są widoczne, a robiłam lifting, jest koniec października, ja robiłam jakieś 5 tygodni temu, także mi się naprawdę, mi się zawsze dobrze lifting trzyma, nie, kłamię, bo raz mi się trzymał 3 dni, ale nieważne. I tutaj jest ta, nie, czekajcie, to ta była, to ta była, sorry, Pillow Talk, a to jest ta druga. Tu już jest taka klasyczna gruba szczoteczka, ale tak jak mówię, jak ja mam zrobiony lifting, to moje rzęsy zbyt dużo nie potrzebują, bo każdy tusz im dobrze robi. I tutaj była fajna promocja, właśnie, że dwa setting spraye, 2 razy 34 ml, ale też ogólnie coś takiego, że możecie mieć 30% zniżki na Charlotte. Jak tam wypełnicie dobrze aplikację, jak tam pracujecie w zawodzie, w ogóle to jest wszystko na stronie Charlotte, można sobie to sprawdzić. Także po tej zniżce to już w ogóle była mega fajna cena. Także tutaj mam takie dwa małe setting spraye. No i tak jak mówię, na wyjazd, który się szykuje, będzie jak znalazł, bo ten co ostatnio kupiłam na wyjazd, to już go zużywam, więc stwierdziłam, że a dobra, wezmę taki mały, to się przyda, jeść nie wołam. Także dwa małe setting spraye. I co wam miałam powiedzieć? Teraz siedziałam, ogólnie odpisywałam na maile, postaram się
raczej robić tak, że raz dziennie siadam teraz do komputera i ogarniam wszystko, co mam do ogarnięcia, a nie, że cały czas sprawdzam, odświeżam, ale mówię, ja się tego jeszcze muszę nauczyć, bo ja jestem nadgorliwa momentami. Ale zrobiłam właśnie zamówienie na Vistaprint, bo okazało się, że mam chyba dwie ostatnie wizytówki, a na przykład potrzebowałam na dzisiaj 5, żeby wsadzić do gift card, ale po prostu wypisałam kartki świąteczne, wszystko, gdzie się zgłosić, jak się zgłosić. A też tak naprawdę jakiś czas temu zmieniłam nick na Instagramie i na starej wizytówce była Anna Przybylska Makeup, a teraz jest Anna Przybylska Beauty, także zmieniłam to, zamówiłam wizytówki. I co też zamówiłam? Zamówiłam kilka plansz jakby z naklejkami, które są właśnie jakby z moim logo, tym, co też jest na Instagramie. Czekajcie, bo teraz nakleję, które zdjęcie mam na Instagramie. Czy ja mam to zdjęcie z logo? Które ja mam? Tak, tak, to jest to samo zdjęcie. I właśnie na tej naklejce też będzie, że Instagram i nick z Instagrama. I to po prostu sobie przyklejała na karty, na koperty z gift card. Tak właśnie stwierdziłam, że to będzie fajna sprawa. Bo właśnie nieraz chciałabym zalepić, myślałam, że kupić jakieś naklejki, ale nie, że mi się nic nie podobało, lub się były takie dziecinne, czy jakieś takie, mówię nie, więc po prostu mówię, okej, zamówię to i chyba brakowało mi tam 3 funtów do darmowej wysyłki, więc po prostu jeszcze zamówiłam 2 długopisy, nigdy nie miałam długopisów z Vistaprint, ale też je właśnie zamówiłam. No i oczywiście tam chcąc mieć szybciej, to trzeba dopłacić za wysyłkę, więc żeby mi to przyszło w całym tygodniu, musiałam chyba 5 dopłacić, no ale tam wiecie. To się kupuje raz na jakiś czas. Chociaż nie wiem, kiedy zamawiałam ostatnie wizytówki, że one mi już wszystkie poszły. Tam porozdawałam trochę, więc czekam na swoje zamówienie z Vistaprint. Poza tym to już chyba mi wszystko przychodziło, co zamawiałam, chociaż nie, kłamie. Zamówiłam jeszcze kilka rzeczy z Kosa, bo znowu tak to jest, jak się robi się zakupy online dla klientek, jak się składa kapsuły, to ja po prostu jestem tak na bieżąco z asortymentem teraz, co jest w sklepach, że jak ktoś coś potrzebuje, to mówię, o zobacz tam, czy jak mam linki, to wysyłam. A ostatnio też klientka była na analizie na miejscu, coś tam właśnie gadałyśmy o kapsule i mówię do niej, ogrodniczki, tak wszystkich właśnie pchałam w te ogrodniczki i nawet wysyłam jej linka do ogrodniczek, bo tam z kilka par miałam ostatnio właśnie zapisanych takich fajnych, które tam wpadły mi w oko i też właśnie wysyłam te ogrodniczki, także no właśnie mówię, też zamówiłam coś na stronie Kosa. Kos ma fantastycznej jakości basic, jak potrzebujecie po prostu zwykłe bluzki, zwykłe topy, to one są droższe, ale ja mam niektóre rzeczy po 7 lat i na nich nawet nie ma kulki. One nie są w ogóle starmoszone. I chyba tyle, co wam chciałam powiedzieć. Mam ochotę mega na kawę i tak myślę, może jeszcze póki nie jest tak... No nie, jeszcze ciemno nie jest, jeszcze trochę tego dnia mamy przed sobą, a że ja już wszystko zrobiłam, to chyba po prostu wyłączę obiad i może pójdziemy na jakiś spacer, może po jakąś kawę po drodze, coś tam, nie wiem. I chyba tak zrobię, bo wyjściowo jestem dzisiaj średnio, po prostu jest jak jest, no ale są rzeczy, które trzeba ogarnąć i jakby nie potrzebuję do tego się wypindrzyć za każdym razem, chociaż raz, może nie powiem, że usłyszałam, bo nikt mi tego w twarz nie powiedział, ale dostałam raz taki komentarz, że przez to, jak wyglądam tak teraz w tym momencie, to nie jestem osobą kompetentną do dawania komuś rad. Co myślę, no okej, może ty się codziennie budzisz piękna, zrobiona, pomalowana z włosami, wyprasowaną białą koszulą, ja nie. Więc ja też nawet teraz patrząc na to, jaki jest trend tak naprawdę na TikToku i ogólnie na Instagramie, pokazuj się, jak wyglądasz, nie kłam, wiecie, bez filtrów, bez tego, bez tamtego. Człowiek się pokaże, że też ma taką domową odsłonę, zwłaszcza jak nagrywa taki filmik, jak siedzi w domu i później coś powie, no nie, nie, ja od ciebie nie wezmę rady, bo ty się pokazujesz czasem tak czy tak. Więc myślę, nie musisz tych rad ode mnie brać, czy jakkolwiek do czegoś zmuszam. Nie, ostatnie 2 lata mi się tak cały ten mój właśnie sposób myślenia zmienił, przejmowania się. Nie, człowiek im starszy, tym bardziej odpuszcza, tym naprawdę, może wam o tym trochę więcej poopowiadam, ale już naprawdę jestem tak skupiona na sobie. Nie, to źle brzmi, że nie jestem skupiona na sobie, ale jakby nie przeżywam tego, że
co ktoś o mnie może pomyśleć, czy o Boże, nie powinnam się pokazać tak, jak jestem teraz na YouTubie, bo pracuję w branży beauty, sprzedaję content beauty, mam usługi w beauty i zawsze powinnam być wypindżona i na tip-top. No właśnie, no akurat ja nie będę. Do pracy staram się zawsze być ładna, wypindżona, żeby przyjemnie się klientkom na mnie patrzyło, ale jakoś tak, nie wiem, też nieraz było turbo gorąco, jechałam do pracy bez makijażu i nie przepraszałam za to, że przepraszam, jestem niepomalowana czy coś. No nie zawsze jestem czysto umyta, mam wyprasowane ubrania, użyty dezodorant i myślę, że to jest najważniejsza rzecz, jaka klientka, jaką klientka oczekuje. Tak mi się wydaje. Nie wiem, może śmierć. Dobra, nieważne. Po prostu trochę luzu. I tyle. Także ja kończę ten film. Tak myślę właśnie, że się może teraz zbierzemy i pójdziemy sobie po tą kawkę. Po prostu się trochę przewietrzyć. Przed obiadem jeszcze. No i chyba tak zrobimy. Także do zobaczenia w kolejnym filmiku. Buziaki, trzymajcie się ciepło. Pa, pa.